edukacja. Cześć, tu Boy George. Witam w mojej nowej serii Co sądzę o mandze, ewentualnie recenzji. W każdym razie, po prostu się podzielę subiektywnym zdaniem o konkretnej mandze. I zanim zacznę opisywać tą mangę, to muszę was ostrzec. Jeżeli po prostu nie lubicie mangi w klimatach hentai, to po prostu wyłączcie. Wiem, że to jest mocny tytuł jak na pierwszy odcinek, no ale koniec końców będę musiał to kiedyś zrobić i więc zacznę po prostu od tego. Potem już takich raczej nie powinno być w najbliższym czasie. No, jeżeli ktoś tu został i lubi te takie klimaty, oczywiście nie pokażę wam tego, co tygryski lubią najbardziej w takich mangach. Mogę wam jedynie zilustrować, co się tu może dziać w tej mandze i ewentualnie podrzucić linka do tej mangi, aby ktoś sobie chciał kupić czy obejrzeć na internecie. No. To chyba tyle z takich warunków wstępnych na temat tej mangi. Jak widać, musiałem użyć delikatnego zabiegu, żeby nie odstawiało coś za bardzo. Sama manga nazywa się Metamorphis, czyli przemiana. Tak, mój słaby angielski, wiem. Przemiana. Jest autorem Shindo L. No i może co tu mogę wam powiedzieć o tej mance. Manga jest dosyć długa i główną bohaterką jest Yoshida Saki. Będę się używał po prostu nazwy z książki, bo no samą pamięć do tych imion, wiadomo. Akcja się ogólnie dzieje, że ona z takiej typowej, no nie wiem, nerda staje się po prostu taką dziewczyną, jakby powiedzieć, bardziej dziewczyńską, niż taką nerdową. Teraz mogę zresztą wam pokazać. Staje się kobietą, o, że tak mogę powiedzieć. I wszystkim się to od razu wrzuca w oczy. Następnych, jak to powiedzieć, no, w częściach poznaję chłopaka pewnego i właśnie, nie będę wam po prostu mówił, postaram się wam zilustrować, co się mniej więcej dzieje, ale nie będę mówił wam konkretnie wszystkiego, żeby wam nie zepsuć tej mangi. Bo manga jest dobra, godna polecenia, może są te mocne sceny niektóre, ale jednakże ma ciekawą fabułę dosyć i jak na hentai jest dosyć dobra. No to dalej. Będę mówić, poznaję tego gościa jakiegoś. Może w sumie go nawet znajdę tu, żeby wam pokazać tego gościa. O. Poznaję takiego gościa i się w nim po prostu zakochuje, no w sumie on jej daje prochy. I potem zgadnijcie do czego mogło dojść w takiej mandze. No. Zgaduję, że wiecie. No i potem ona, ta dziewczyna po prostu, jakby to powiedzieć, ma problemy w szkole, bo ktoś przyłapał ją, się z nim, no, całował, lizał, nie wiem jak to tak mówić, ładnie. No i chłopaki ją szantażowali w szkole, no i jakby to wam powiedzieć, że ciężko wam to zilustrować bez pokazania tego, no kusi mnie to wam pokazać, to się tam dzieje, no ale nie mogę, bo YouTube nie lubi takich rzeczy. No, w każdym razie, no, koledzy ją szantażują w dosyć brutalny sposób, jeśli wiecie co mam na myśli. No i potem wszyscy w klasie się dowiadują, że po prostu ona jest taką dziewczyną, która se lubi, no uprawiać na lewo i na prawo, wiadomo co. No i niestety ona ucieka z tej szkoły do swojego gościa. No i potem ona pracuje u tego swojego chłopaka niby. Pominąłem parę tam kwestii z domem, bo to jest osobny wątek. Myślę, że jeżeli ktoś chce to przeczytać, nie będę mówił, co się tam dzieje w tym domu, bo to jest akurat mocna akcja, dosyć. Może coś tam pokażę trochę dalej, pominę jakieś tam wątki. To tak na spontana pierwsza seria, może się wam spodoba, może nie. No to akurat wziąłem taki nieciekawy temat, ponieważ no jest kategorią raczej
W sumie, no plus 18, no nie oszukujmy się. Zaraz wam też pokażę. O. Tu jest. Tu już jest ten moment, kiedy uciekła do swojego chłopaka. I no. Mam nadzieję, że nic nie pokazałem jakiegoś. Nie, nie ma nic, dobrze. No do swojego kolesia i następnej akcji później on u niej pracuje w dosyć, no, jak na taki zawód, co ona robiła w szkole, w dziwny sposób, no pieniądze, no dziwne jak dziwne, dla niektórych to może się wydawać, no, po prostu wiadome. No i potem okazuje się, że ten, co z tym gościem była ta dziewczyna, po prostu odkryła, że ta dziewczyna podbiera temu gościowi prochy i ją po prostu wyrzuca na ulicę. I potem akcja się toczy w trochę gorszy sposób, ponieważ tam już jest jazda bez trzymanki, że tak powiem, co się dzieje na tej ulicy. No i to już w sumie będą końcowe dosyć sceny i niestety, no nie mogę wam powiedzieć, co się dzieje na końcu, bo to jednak jest warta manga do przeczytania. Na pewno dużo rzeczy pominąłem, starałem się tak określić to bardzo ogółowo. No i to jest po prostu jeden tom, nie ma więcej tomów tego. Jak na takie wydanie, to polecam taką mangę dla takich lubiących, bo niektórzy wiem, że lubią czytać hentaje. Pozdro. Ja w sumie mam na razie tego tylko jednego, bo jest, kupiłem go ze względu tylko na tą fabułę i tą postać, bo często ją widziałem, tą postać, tą Saki. No, tu można zobaczyć, jak ona się przemienia z takiego nerda, pierwsze z takim nerdem, potem jest tą szkolną uczennicą, no i później staje się, no, taką dziewczyną. No, jakby to powiedzieć, niebrzydko do użyczenia. No i spłaca, wiadomo w jaki sposób, swoje zachcianki. No, kreska jest bardzo fajna, o dziwo. Oczywiście manga jest tylko w wydaniu angielskim. Tu można zobaczyć, że jest chapterów. No, 7 w sumie, licząc ten finałowy. Stron to ma 203. Nie jest dużo to stron. Myślę, że nawet można to przeczytać przez internet, chociaż ja wolałem kupić wersję tomikową, bo nie miałem takiej mangi jeszcze w mojej kolekcji i widać, że na tą wersję tomikową się postarali, bo niektóre znam wersje tomikowe i są o wiele gorsze. To mogę coś wam coś pokazać w sumie. No w sumie mogę wam pokazać, jak się liżą, no to chyba to jest nic takiego niezłego. W każdym razie w tej mandze, no, uświadczycie dużo scen takich, jeżeli ktoś je bardzo lubi oglądać. Te plus typowo 18. Z tyłu oczywiście wam nie pokażę, może się tam uwinął na chwilę. Może przewinął się na chwilę tył mangi, ale mam nadzieję, że się nie przewinął, bo mi się nie mam czasu, żeby znowu kręcić na nowo to. W każdym razie tu wam nie pokażę. Jeżeli masz 18 lat i lubisz takie twory, to możesz to kupić, jednakże jak nie lubisz hentajów i po prostu unikasz mangi, gdzie widać za dużo rzeczy i ta manga, aha, już ona jest bez cenzury, w ogóle jest, nie ma cenzury na tej mandze. Jeżeli nie lubisz takich rzeczy, to nie polecam je kupować, bo jednak się zrazisz do mang. Jednakże jeżeli to lubisz i cenisz dobrą fabułę dosyć, jak na hentaja, to bardzo polecam kupić to. No, troszkę się rozgadałem, może dużo razy się tam przejęzyczyłem, w każdym razie manga ma swój klimat jak na hentaja. Polacy takiej nie wydali mangi i myślę, że nie wydadzą tej mangi nigdy. No to chyba tyle. No, to jest taki szybki w sumie opis jak na pierwszy raz takiej mangi. Z plusów, o, mogę jeszcze podać wam plusy i minusy. No plusy dodam tak. Fajne wydane jest tomikowe, ładna kreska. Ciekawa historia dosyć. I dużo bardzo odważnych scen. A co do minusów mogę powiedzieć, no też mogę powiedzieć, że dużo ważnych scen jako minus, ponieważ jak nie lubi ktoś tego oglądać, to po prostu nikt nie może tego czytać. No i z minusów też mogę powiedzieć. No fabuła, no niestety się kręci praktycznie o jednym i tym samym praktycznie, ale są tam wątki, które są ciekawe dosyć. Jednakże zazwyczaj kończą się w wiadomo sposób. No niestety i szkoda tej dziewczyny, co na tamtej mandze robi, bo jeżeli ona ma uprawiać z takimi tymi oblechami, to ja jej naprawdę współczuję tej postaci, jednakże no kusi mi powiedzieć, co się dzieje na końcu, ale wam tego nie powiem, co się dzieje, więc no muszę przegryźć język niestety.
na temat tej mangi. No ogólnie postać ciekawa sama w sobie jest. I niestety szkoda, co się z nią dzieje przez tą całą mangę. No ale sama taki los obrała i zaczęła brać prochy. To tak się w sumie może w każdym razie stać. O, okładka trumny w sumie też jest bardzo fajna. No, nigdy mnie ta taśma, nie? Jak na, no jak na takiego hentaja. W każdym razie fajna okładka. Ładny też napis jest i w sumie te motylki. No, okładkę bym też wam pokazał, ale niestety nie mogę, bo tam... O, to też jest w sumie pokazane ładne, że ono od takiej staje się dziewczyny. No, do takiej. I to jest tyle o tej mandze. W każdym razie, lubisz takie klimaty, lubisz dobre obrazki, lubisz mocne sceny. Jara cię to, tak jak w sumie mnie, akurat na tej mandze, to polecam. A jak nienawidzisz hentajów, od razu. No, no to dziękuję za posłuchanie moich wywodów na temat tej mangi i mojego... W każdym razie to jest moje subiektywne zdanie o tej mandze i myślę, że jeżeli poleci... jeżeli... jakby to powiedzieć... jeżeli przekonałem cię do tej mangi, to możesz kupić w każdym razie, ewentualnie przeczytać na internecie, na skanach, jednakże wolę wersję tomikową. No. To na razie, trzymajcie się do następnego unboxinga. Unboxing będzie na pewno. Trzymajcie się, hej!